siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set przedsezonowo. Kontynuujemy nagrania o wszystkich drużynach plus ligi. Nazywamy to tak roboczo skarbem kibica, tak abyście mogli dowiedzieć się tak naprawdę o wszystkich drużynach bez wyjątku. Od Ślepska Suwałki, czyli Beniaminka, do mistrza z poprzedniego sezonu, Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Jeden dzień na każdą drużynę. Na dzisiejszym dniu omówimy Cerrad Czarnych Radom. Cerrad Czarni Radom, zeszły sezon, najlepszy sezon w Radomiu od powrotu do Plus Ligi, czyli miejsce piąte. No i to miejsce piąte chyba należy uznać za dość duży sukces. Nie było też daleko do gry w półfinale, bo w tym starciu tam ćwierćfinałowym 3-6, 4-5 było naprawdę niedaleko od awansu, niedaleko od zwyciężenia rywalizacji z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie wtedy. No ale oni wygrali z PGS Grą Bełchatów, trochę taką właśnie wisienką na torcie, nie truskawką, ja nie uznaję truskawek na torcie. Wisienką na torcie było dla nich faktycznie pokonanie PGS Gry Bełchatów i zajęcie piątego miejsca. No i po tym piątym miejscu mamy rewolucję w składzie, ale zanim do tego przejdziemy, no to może chwilę o tym poprzednim sezonie. Czy zaskoczyło was to piąte miejsce w zeszłym sezonie, czy może jednak uważacie, że to był wynik na miarę potencjału Czarnych Radom? Zaskoczenie na plus, chociaż patrząc na ubiegłoroczny skład i na chociażby transfer Maksima Żygałowa, oczekiwania w Radomiu były chyba na to, żeby wejść do szóstki. Finalnie Żygałow nie do końca odpalił, ale bardzo wysoką i równą formę na przestrzeni całego sezonu trzymali przyjmujący Tomek Fornal i Wojtek Żaliński. Swoje na środku dokładał Norbert Huber. W miarę zdrowy, albo praktycznie cały sezon zdrowy był Dejan Wincić wraz z kolegą z reprezentacji Alenem Pajenkiem. Też dawali dużo jakości i ta drużyna prezentowała się bardzo dobrze. Co też było również dzięki temu, że w momentach decydujących, kiedy Żygałow był kontuzjowany albo w sobie formie, bardzo dobre zmiany dawał Michał Filip. To prawda. Mi się wydaje, że ta pierwsza szóstka to był taki cel po prostu do spełnienia, żeby uznać sezon za udany. I tak moim zdaniem było. Po prostu Czarnie spełnili moje oczekiwania. Tak, może trochę wykorzystując tutaj słabszy sezon PGS Gry Bełchatów, o czym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, udało im się zająć to miejsce piąte w normalnej rywalizacji sportowej. Gdyby tych problemów też zdrowotnych w PGS Gry Bełchatów nie było, no to może to miejsce byłoby jednak szóste. Ale to była dobrze zestawiona drużyna. To była drużyna o dużym potencjale. I chyba kibice PGS Gry, nie PGS Gry, a Cerrad Czarnych Radom, Cerradu Czarnych Radom, przepraszam, mogą czuć czy rozczarowanie, czy może lekki smutek, bo w zasadzie z tego składu no to kilku zawodników, a na pewno w zestawieniu przyjmujących pojawi się nowych, tak? I jeżeli chodzi o skład przyjęcia, no to tych nowych zawodników w zasadzie mamy czterech. Nikt z poprzedniego sezonu nie został w drużynie Cerradu Czarnych Radom. No i może opowiedzmy może chwilę o tych postaciach. Greg Athanasios Protopsaltis, myślę, że utrudnienie dla komentatorów, chociaż niektórzy Grecy mają jeszcze trudniejsze nazwiska, myślę, że tutaj mogą sobie jakoś poradzić. 180 cm, czyli to nie jest wzrost siatkarski, jeżeli chodzi o siatkówkę zawodową, na przyjęciu, czyli nie rozgrywający, nie libero. No i on w poprzednim sezonie w VfB Friedrichshafen, to jest kolejna postać, która z tej drużyny do Plus Ligi trafia. Był Dawid Sosenheimer, był Andreas Takfam w tych drużynach MKS-u Będzin i Ślepska Suwałki. Teraz mówimy o Athanasiosie Protopsaltisie. Wojciech Włodarczyk po sezonie we Włoszech, powrót do Plus Ligi. W zeszłym sezonie Castellana Grotte. Spadkowicz z Ligi Włoskiej. Bartosz Firszt, BBTS Bielsko-Biała, jeden z reprezentantów polskich juniorów w poprzednich rocznikach. No i Alen Sket, on uzupełni zestawienie przyjęcia w Cerradzie Czarnych Rad, w Cerradzie Czarnych Radom, Halkbank Ankara w zeszłym sezonie. No i co wy sądzicie o takim zestawieniu, a nie innym? Bardzo ciekawe zestawienie. Tutaj de facto postawiono całkowite przemeblowane przyjęcie, które w ubiegłym sezonie, tak jak mówiłem, funkcjonowało bardzo, bardzo dobrze. Protopsaltis, zawodnik bardzo skoczny, no warunki fizyczne nie są jego atutem ewidentnie, co powiedziałeś Piotr, natomiast zawodnik bardzo skoczny, dobrze wyszkolony technicznie, którego problemem będą oczywiście piłki wysokie, no, z którymi z uwagi na swoje warunki będzie mu się ciężko radziło. A wiesz, co o skaczących wysoko się mówi?
Nie wiem. Że skaczą krótko. A, no, chyba tak jest. Wojciech Włodarczyk powrót po roku we Włoszech. Sezon dobry, przyzwoity, by nie powiedzieć, że dobry. W drużynie, która wyraźnie odstawała od pozostałych, bo grał bardzo dużo, był drugą siłą w ataku. No i mówiło się o tym, że bardzo spodobał się włoskim drużynom. Mówiło się o tym, że może zostanie we Włoszech. Mówiono, że może będzie naszym przedstawicielem w Trento, tak żebyśmy mieli w całej top 4 we Włoszech swoich przedstawicieli. No finalnie wrócił do Polski, do Radomia i chyba wrócił po to, żeby grać w pierwszej szóstce z uwagi na limity obcokrajowców, o których sobie powiemy. Jeśli chodzi o Protopsaltisa, to jest Gregal urodzony w Limassolu na Cyprze. Ostatnie 3 sezony VfB Friedrichshafen. Podałeś, Piotr, że jego wzrost 180 cm, ale niektóre źródła podają 185. Niezależnie od tego, czy to jest 180 czy 185, on wyraźnie odstaje wzrostem od, nazwijmy to, standardowego profilu przyjmującego. Dlatego na pewno te warunki fizyczne na poziomie plus ligi mogą bardzo doskwierać, aczkolwiek bardzo pozytywnie prezentował się w lidze niemieckiej, tak z optycznego punktu widzenia. Z optycznego punktu widzenia może faktycznie tak, ale on akurat lepsze występy miał w Lidze Mistrzów. No, 6 spotkań VfB Friedrichshafen rozegrało w grupie Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie. No i on na przykład na tle Zenitu Sankt Petersburg, czyli drużyny, no co by nie mówić, dość mocnej, on był w stanie skuteczność utrzymać na poziomie 50-60% prawie że. Więc te jego występy w Lidze Mistrzów były całkiem udane. Jeśli chodzi o Ligę Niemiecką, bywało różnie. On często nie przekraczał 50% skuteczności w ataku, no a to jest Liga Niemiecka. Kolejny raz już chyba to powtarzamy w którymś tam już podcaście naszym przedsezonowym z kolei. Co nie zmienia faktu, że to jest bardzo widowiskowy zawodnik i ja uważam, że ja lubię takich zawodników. Nie wiem, czy przypominają wam się jeszcze jakieś postaci, które, nie wiem, miały gdzieś około 1,85 m na przyjęciu, a dawały sobie radę w zawodowej siatkówce? Pamiętam jeden mecz Krzysztofa Fajknaszaka z Grecją na przyjęciu. No ale Krzysiu chyba tam 1,88 m już nawet ma, nawet więc, tak, więc on ciutkę wyższy. Ja sobie nie przypominam, aczkolwiek rzadko kiedy pamiętam wzrost konkretnie któregoś zawodnika, ale faktycznie z takich niskich to kojarzę zawodników na innych pozycjach, ale akurat nie na przyjęciu. Mi jedynie kojarzy się Henry Bell, był w Kubie, taki, on był 180 tam chyba 6-7 centymetrów, sprężynki w nogach, więc nieprawdopodobnie skoczny zawodnik, no ale to Kubańczyk. A tutaj Athanasios Protopsaltis powinien dawać sobie radę też również w ofensywie. Wojciech Włodarczyk, no to o nim już opowiedzieliśmy, Bartosz Firsz, transfer chyba po prostu jako Polak, który mógłby dołączyć do składu i w razie czego odciążyć Wojtka Włodarczyka, no te problemy z limitami, o nich zaraz opowiemy, z czego wynikają, ale no dlatego właśnie pewnie postać polska, a rynek już był dość przebrany i może właśnie dlatego Wojciech Włodarczyk się w Cerradzie Czarnych Radom zjawił, bo Cerrad był trochę pod ścianą. To był chyba ostatni transfer, tak? Drużyny z Radomia. Tak. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że byli pod ścianą i być może zaproponowali Wojtkowi takie warunki, których po prostu nie mógł odrzucić. No ale był niezbędną postacią, no bo po prostu potrzebowali dobrego Polaka na przyjęciu. Wiesz, to też będzie blisko swojego przyjaciela Andrzeja Wrony. Ja myślę, że to nie najgorszy wybór z tego względu, że o ile jego zespół spadł z ligi, to akurat wydaje mi się, że Wojciech Włodarczyk to była najjaśniejsza postać tego zespołu. Bartosz Firsz, BBTS Bielsko-Biała, to jeszcze tak kontynuując tę myśl, no on w zeszłym sezonie wcale w tym BBTS-ie niekoniecznie grał w podstawowym składzie, co jest paradoksem, więc talent myślę, że jest, nie wiem gdzie jest ten talent umiejscowiony, nie wiem jak go umiejscowić na skali, nie wiem, potencjału. Myślę, że kadrowicz nie, bo akurat tam szereg przyjmujących kandydatów do kadry jest u nas, ława jest bardzo szeroka, no ale no, mimo wszystko, no, jeżeli nie grałeś w pierwszej lidze aż tak do końca regularnie, a przynajmniej nie zawsze, no to trochę stawia to pod znakiem zapytania twoją przydatność dla zespołu plusligowego, no ale być może Bartek i liczę na to, no bo wspominało się o tym, że on talent akurat w tym roczniku miał jeden z największych, że on będzie w stanie się rozwijać i będzie w stanie też dawać Radomiowi jakiś tam potencjał czy dobrą formę sportową. Czwartą postać na przyjęciu uzupełnia Alen Sket, Halkbank Ankara, Słoweniec, więc 3 Słoweńców będzie w Radomiu w sezonie 2019-20. Co sądzicie o Elenie?
No tutaj na ten moment wydawało się chyba w przeszłości, kiedy jeszcze grał w drużynie z Bledu, że to będzie talent wielkiej wody, który zawojuje europejską siatkówkę. Mam wrażenie, że on notuje z roku na rok delikatny zjazd. Stracił też miejsce w pierwszej szóstce w drużynie Słowenii, więc wydaje mi się, że on będzie tutaj uzupełnieniem składu i w przypadku problemów Protop Staltisa, który będzie pewnie pierwszym wyborem rozgrywających, jeżeli będzie przy siatce przeciwnika, aby tutaj punktować maksymalnie strefę jego bloku, to Szked będzie wchodził i tutaj lepszymi warunkami fizycznymi i większą siłą w ataku wspomagał drużynę z Radomia. A propos potencjału Bartosza Firszta, to pewnie nie bez znaczenia jest to, że sięgnęła po niego Stocznia Szczecin. Okej, na pewno to było jako uzupełnienie składu, ale pewnie coś w nim Michał Gogol czy Radosław Stojczew widzieli. Chyba, tak. Że chodziło tylko o to, że ma po prostu polskie obywatelstwo. Nie, myślę, że nie. Ja nie powiedziałem tego, że on nie ma potencjału na jakąś tam lepszą grę, ale no właśnie ten poprzedni sezon aż tak udany nie był. Co do samego Elena Sketa, no on nie był chyba najlepszym przyjmującym Ligi Tureckiej w zeszłym sezonie. Dość przyzwoita skuteczność, ale jeżeli chodzi o element przyjęcia czy bloku, no to w lidze, która jednak ma drużyny też słabsze, to nie jest aż taki wysoki poziom sportowy, no to Alan Sket nie radził sobie aż tak nieprawdopodobnie dobrze. Czy jeszcze chcecie coś może o przyjmujących opowiedzieć? Może jakieś... Jeśli chodzi o Alena Szketa, to akurat Fenerbahce Stambuł z Mariuszem Surdylem na ławce trenerskiej wyeliminowało drużynę z Ankary i miałem okazję oglądać te play-offy w Turcji. Alen Szket prezentował się po prostu przeciętnie bardzo. No i dlatego ja akurat stawiam na parę grecko-polską, czyli Protop Saltis Włodarczyk. Takie zestawienie przewiduję do podstawowego składu. Ja również. Ja myślę, że niezbędnym elementem będzie tutaj Protop Saltis, który z całej tej czwórki chyba najlepiej wygląda na przyjęciu, w elemencie konkretnie przyjęcia, a na parę Włodarczych Sket bym nie postawił z tego względu, że to są zawodnicy, którzy mogą być bardzo wrażliwi na przyjęciu, a też może libero, tak? To, że Alan Szket grał w przeszłości na pozycji atakującego. Atakujący. Michał Filip został w Cerradzie Czarnych Radom. No i Karol Butryn, GKS Katowice w poprzednim sezonie. Dobry sezon, z sezonu na sezon można nazwać. Karol Butryn rozwija się. Nie są to niebotyczne warunki fizyczne jak na atakującego, ale Filipie Kafar w ręce jest. Zdecydowanie. Kafar w ręce jest, zdecydowanie. Nie wiadomo, co się z nim stało przez wakacje. Może jeszcze trochę na siłowni przypakował, będzie jeszcze większy kafar. No to tak, no to siła uderzenia to jest chyba wspólna cecha obu zawodników na pozycji atakującego. I Michał Bicek Filip i Karol Butryn, no to akurat siłą ciosu dysponują niebagatelną. Przypomniało mi się, że na stronie internetowej chyba jeszcze Politechniki Warszawskiej, czyli lata temu, Michał Filip w swoim profilu miał wpisany siatkarski wzór, napisał siła razy ramię. Okay. Idzie tym tropem dalej. Dobra, nie będę wrzucał tego jako badumc, więc to był dobry żart akurat, Filip. Karol Butryn, bardzo dobry sezon przy Marcinie Komendzie. Bardzo harmonijny rozwój z roku na rok i jak rozmawialiśmy w przypadku Katowic, życzymy tego samego Wiktorowi Musiałowi. Karol Butryn chyba przychodzi na pierwszego atakującego i myślę, że tutaj koncepcja gry w Roberta Prygla przy takim ustawieniu przyjmujących jest taka, żeby to Karol atakował dużo piłek, tak, że będzie mocno eksploatowany, bo tak też było w Katowicach i póki starczyło mu sił i kiedy piłka była w miarę dobrze rozegrana, to bardzo często Karol skutecznie kończył ataki. Względem sezonu w Katowicach myślę, że to dla Karola jest awans sportowy, tak krótko mówiąc. To w ogóle fajną drogę przechodzi ten atakujący z pierwszej ligi. 3 sezony w Katowicach. Znaczy 2 sezony w Katowicach. I teraz Czarni Radom, wydaje mi się, że jeszcze wyższa półka sportowa. Tak, i mnie osobiście trochę ten transfer zaskoczył, no bo ja się spodziewałem, że on w Katowicach, które w zeszłym sezonie zajęły miejsce 8. I pomyliłem się, oni grali 3 sezony w plus lidze, już poprawiam. Tak, 3 sezony w plus lidze. No i oni po tym sezonie 8 spodziewałem się, że jednak Karola Butryna będą chcieli za wszelką cenę zatrzymać w zespole i akurat wybór Czarnych Radom mnie osobiście trochę zaskoczył, ale no to ciekawa para atakujących, to bez wątpienia. To Michał Filip też potrafi zaskoczyć i potrafi raz na jakiś czas zagrać fenomenalnie, żeby zaraz potem zagrać tak dużo słabiej, więc to trochę tak loteryjny ten atakujący.
On mecze potrafi wygrywać i potrafi mecze przegrywać. No ale jako zmiennik uważam, że to jest jeden z lepszych zmienników chyba na pozycji atakującego w plus lidze. No solidny. Uważacie, że to jest wzmocnienie Karol Butryn względem Maksyma Żygałowa? Zdecydowanie. Myślę, ja że też. Tak, bo no Maksymie spodziewano się bardzo wiele, a z meczu na mecz on wyglądał coraz słabiej tak naprawdę. Tak? I gdzieś tam przywoływano jego bardzo dobre występy na Euro w 2017 roku, liczono na jego zagrywkę, a tych elementów trochę brakowało. Tak? I fakt, że to Michał Filip, mimo konfliktu z kibicami, jaki był, gro meczów pod koniec sezonu, a także meczów o miejsca ze Skrom, grał jako podstawowy atakujący. Ja mam wrażenie, że skuteczność Maksima Żygałowa kreował Dejan Vincic. A mówiąc nawet więcej, no kreował, ale nie wykreował jej jakiejś wybitnej. Więc no, moim zdaniem to nie był zawodnik, który do końca nawiązywał do nazwiska. W sensie to nazwisko było i jego reputacja chyba była jednak lepsza niż poziom gry w poprzednim sezonie. Pełna zgoda. Ja go zapamiętam głównie z tego, że nie był atakującym od kończenia najtrudniejszych piłek, bo tak to po prostu w czarnych wyglądało. Tak, ale kończąc, jakby sam sobie odpowiadając na pytanie, uważam, że Karol But, który względem Maksyma Żygałowa to wzmocnienie Radema. Tak, środek. Alen Pajęk, Michał Ostrowski. Dwie postaci, które przedłużyły kontrakty w Cerradzie Czarnych Radom. Damian Boruch z Kuprum Lubin i Bartłomiej Grzechnik. To jest chyba powrót z wypożyczenia do MKS-u Będzin. Trójka Polaków, jeden środkowy zagraniczny. No i trójka Polaków średnich, no i jeden dobry zagraniczny środkowy, więc zestawienie moim zdaniem dość nierówne. No bardzo trafna charakterystyka. Alen Pajęk, zawodnik o już bardzo znanej marce i w Polsce i w Europie, po sezonach w Jastrzębiu, teraz drugi sezon w Radomiu. Mieliśmy okazję oglądać go w meczach z reprezentacją Polski, dwóch w obu tych spotkaniach. Pajęk grał na bardzo wysokiej skuteczności, no i od naszych reprezentacyjnych środkowych w ogóle nie odstawał. W lidze również często odnotowałem sytuację, w której po prostu rozgrywający przeciwników unikali grania ze środkowym, kiedy vis-a-vis był Alen Pajęk. Jeżeli chodzi o Polaków, Damian Boruch z Jastrzębia, transfer do Lubina, tam gra przeciętna, teraz szansa w Radomiu, chyba wynikająca w dużej mierze z tego, że jest tutaj Polakiem, bo też drugi zawodnik na tej pozycji musi być Polakiem, bo inaczej nie uda się z limitami. Akurat to nie ma znaczenia, no bo albo masz Alena Pajęka, i po prostu albo możesz mieć dwóch zagranicznych środkowych. No tak, no okay, wymieniają się z libero, tak grać. No i Bartłomiej Grzechnik, który w Będzinie też ten sezon był taki jak całego Będzina, także nawet mi jest ciężko powiedzieć, który z tej trójki będzie grał w podstawowej szóstce. Ja bym chyba osobiście obstawiał Michała Ostrowskiego, który w niektórych meczach w poprzednim sezonie, kiedy już wchodził, wyglądał bardzo solidnie. Ja się nie zgadzam. Myślę, że Damian Boruch, a nawet może bardziej Bartłomiej Grzechnik. A tak czy tak, moje zdanie jest takie, że to nie jest trójka środkowych. Mówię o Polakach na górną połowę tabeli plus ligi. Tak, to bez wątpienia. Rozgrywający Dejan Vincic i Michał Kędzierski. Michał Kędzierski, kolega klubowy Petkowicza, który dołącza do PGS Krybełchatów w zeszłym sezonie, drużyna Argos Sora. On rozegrał tam jako podstawowy rozgrywający cały sezon. Może nie grał najbardziej wyszukanej siatkówki, ale też i takie miał zasoby do dyspozycji. Tam to chyba Kuba Malkę. Wydaje mi się, że to on w ogóle prowadzi też Michała Kędzierskiego razem z Tomaszem Kozłowskim. No tak. To wspominał kilkukrotnie, że to zestawienie środka w drużynie z Sory po prostu było słabe i dlatego gdzieś unikał Michał Kędzierski gry środkiem. No ale no to też jest taka sztuka rozgrywającego, żeby gdzieś te kropki połączyć i stworzyć z tego jakiś spójny obrazek. Jeżeli uznał, że środka nie ma sensu uruchamiać, to dobrze. No ale to jest jak dla młodego rozgrywającego bardzo duży benefit, no bo jednak w Serie A rozegrał cały sezon. Trochę nietypowy kierunek, trochę zaskoczenie dla mnie przedsezonowe jeszcze rok temu, że akurat tam udał się kontynuować karierę Michał Kędzierski, ale biorąc pod uwagę, że Dejan Vincic ma skłonność do kontuzji, to myślę, że postać Michała Kędzierskiego może swoją rolę odegrać w tym sezonie. Tak, tutaj bardzo dobre zabezpieczenie pozycji Dejana Vincicia, znacznie lepsze aniżeli Reto Giger.
czyli Szwajcar, który naszą ligę już opuścił. Miałem okazję niedawno rozmawiać z Michałem Kędzierskim, to odnośnie tego rozkładu ataku, on na początku mówił, że, znaczy na początku sezonu chciał grać bardziej różnorodnie, ale z czasem zaczął go tak jakby tłamsić, może za duże słowo, ale ograniczać trener, który zalecał mu jednak używanie skrzydłowych w postaci Petkowicza i João Rafaela. Funkcjonowało to dobrze, bo Sora była jedną z rewelacji sezonu, jak na zespół o ich potencjale. Oni mieli za główne zadanie po prostu się utrzymać, a wyprzedzili aż 5 zespołów. Więc bardzo dobry sezon. No i tak jak Piotrek powiedziałeś, Michał Kędzierski w podstawowym składzie, bardzo duży bagaż doświadczeń i bardzo duży wzrost pewności siebie, jak mówi sam Michał Kędzierski o sobie. Pełna zgoda, natomiast wydaje się, że pierwszym rozgrywającym będzie Dejan Vincic, który, no w mojej ocenie, nie wiem czy panowie zgadzacie się ze mną, zagrał poprzedni sezon bardzo dobrze i po tych problemach, które były z jego transferem kiedyś do Skry, gdzie podpisał kontrakt, po krótkim czasie opuścił Polskę, widać, że zawodnik dojrzał i w ubiegłym sezonie starał się wydobyć maksimum zawodników, chociażby przez to, że najtrudniejsze piłki słał do Wojtka Żańskiego, a nie słał je do swojego nominalnego atakującego, także przewiduję tutaj, jeżeli Dejan Vincic utrzymał formę, a widać to było na Mistrzostwach Europy, że ją utrzymuje, że jeżeli będzie zdrowy, no to Michał Kędzierski zbyt wiele szans gry nie otrzyma. Tak, ja się tutaj zgadzam, bo uważam, że Dejan Vincic w poprzednim sezonie to był top 3 rozgrywających. To Toniutti, Masny i Vincic, tak bym to widział. Wskazałbym jeszcze na jedną ewentualność. Jeżeli byłoby tak, że któryś z polskich przyjmujących, nazwijmy to, nie będzie domagał, będzie konieczność jednak postawienia na parę Protopsaltis i Alan Sket, no to będzie dobre zastępstwo za Vincicia i tym samym zmieści się radą w limicie obcokrajowców. No i oczywiście mam na myśli, że Pajang będzie na boisku. Zestawienie libero skład uzupełniają Michał Ruciak, on w poprzednim sezonie grał w Radomiu, i Mateusz Masłowski, Asseco, Resowia, Rzeszów. Szukam określenia dla takiego zestawienia libero, ale no, wydaje mi się, że średnio najeżdża. Ja powiedział tak, bardzo ciekawe. Mateusz Masłowski zdawał się opuścić Rzeszów po latach, gdzie tam grał, i mam wrażenie, że często jego mecze w Rzeszowie przerastały go. Widać było, że to jest zawodnik, który ma spory potencjał, ale w pewnym momencie gdzieś to przestało iść i nie wiem, czy fakt, że był on wychowankiem z drużyny z Rzeszowa, tak, czy mu pomagał, czy przeszkadzał w pewnym momencie. Tak? I gdzieś wydaje mi się, że nie wytrzymał czasami presji i zmiana otoczenia może być dla niego pomocna. Natomiast Michał Ruciak, no, pamiętamy go jeszcze, go przyjmującego, który zawsze charakteryzował się bardzo dobrym przyjęciem. No i też takim dla mnie jest libero. Znaczy, jest libero po prostu z przymusu, już z uwagi na warunki fizyczne i wiek, który dalej daje bardzo dobre przyjęcie, natomiast w aspekcie obrony nie za wiele pomaga. Czy uważacie, że prawdopodobne jest to, żeby na może na dwóch libero grał Robert Prygia? Myślę, że tak. Właśnie to chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie, znaczy moim zdaniem tak będzie, że będzie przyjmował Michał Ruciak, a do obrony będzie wchodził Mateusz Masłowski, bo to będzie po prostu chyba optymalne wykorzystanie atutów tych dwóch zawodników. Dobrze, więc chyba w ten sposób możemy domknąć temat składu Cerradu Czarnych Radom na kolejny sezon. Trenerem Robert Prygiel, kolejny sezon w Radomiu. No i teraz, jeżeli chodzi o odejścia z klubu, no i tutaj wydaje mi się, że no straty są. Może nie wszyscy zawodnicy, ale jest kilka postaci, które na pewno, gdyby zostały w Radomiu, to kibice Radomia by się ucieszyli. Tomasz Fornal do Jastrzębskiego Węgla, Kamil Kwasowski do GKS-u Katowice, Wojciech Żaliński, Indyk Pola, ZS Olsztyn, Jakub Rybicki, Lindemans, Alst, atakujący Maksim Żgało w Dynamo Moskwa, na środku Norbert Huber do PGS Krybełchatów, Reto Giger szuka swoich szans na grę w podstawowym składzie w Estonii, Saarema VK, Volleyball Klub zakłada, i Kacper Wasilewski, Mickiewicz Kluczbork, czyli to jest pierwsza liga. Największa strata? Ja bym powiedział tak, że te transfery w dużej mierze pokazują potencjał i formę w ubiegłym sezonie. No może tu wyjątkiem jest transfer rosyjskiego atakującego do Dynama Moskwa. Największa strata Wojciech Żaliński. Bardzo emocjonalne pożegnanie się z drużyną Radomia, ale zawodnik, który w poprzednim sezonie no, kończył trudne piłki. Bardzo często w tej specyficznej hali widać było, że ta zagrywka mu się działa i sporo z tego tytułu punktował. No, w mojej ocenie w top 5 w ubiegłym roku przyjmujących w naszej lidze, także bardzo duża strata i pod względem wolicjonalnym, i pod względem umiejętności.
Myślę, że tak, to był taki lider tego zespołu chyba wieloletnie, tak mi się wydaje. Nie jestem w stanie teraz się doliczyć, ile sezonów spędził w Radomiu Wojciech Żaliński, bo to był jeszcze czas Jadaru Radom, więc na pewno bardzo dużo. I nie widzę innego takiego zawodnika, który miałby aż taki wpływ na tę drużynę. Tak, Tomasz Fornal chyba jeszcze do swojego potencjału nie nawiązywał w zeszłym sezonie i cały czas nie nawiązuje. Zobaczymy, jak zmiana otoczenia, czy to faktycznie będzie mu sprzyjać. No, podobnie stawiam Wojciech Żeliński, Norbert Huber. W szczególności, że polscy środkowi w Radomiu w tym sezonie po prostu są dość przeciętni. No i tutaj widzę dużą stratę na niekorzyść Czarnych Radom. No i za chwilę wrócimy, aby opowiedzieć o tym, jak widzimy Cerat Czarnych Radom w następnym sezonie. Szósty set. No to jak widzicie? Nie wymyślę jakiegoś lepszego pytania chyba niż po prostu to. Podobnie lub ciut słabiej jak w roku ubiegłym. Wydaje mi się, że to jest tutaj, jeżeli byśmy celowali w tę szóstkę, o której mówiliśmy, czyli na rozegraniu Vincic w ataku Butryn, na przyjęciu Protopsaltis i Podarczyk, na środku Allen Pajęk, no i któryś z trójki, to ja bym obstawiał Michała Ostrowskiego i tak widziałem w ostatnich sparingach, ale tutaj każdy z nas zapewne wskaże na któregoś innego z tej trójki. Nie ma to chyba znaczenia dla poziomu zespołu. Chyba tak, no i dwóch libero, no to potencjał jest moim zdaniem na miejsca 6-8, gdybym miał stawiać taki typ na jakieś trzy pozycje. Zastanawiam się właśnie, jak to wszystko poukłada Robert Prygiel i na jakie ewentualne problemy mogą natrafić czarni. Mi się wydaje, że jest ryzyko, że Atanasios Protopsaltis nie poradzi sobie dobrze na poziomie plus ligi, to już wprowadzi duże zamieszanie z limitami. Na dystansie całego sezonu może to być bardzo znaczące i będą mieli czarni moim zdaniem problemy, żeby awansować do playoffów, a jeśli awansują, to odpadną w ćwierćfinale. Więc gdybym miał typować konkretne pozycje, to 7-9. Okej, no to jak już mieliśmy kilka poprzednich zespołów, to może taki punkt odniesienia. Kto mocniejszy, AZS Olsztyn czy Czarni Rado? Znak równości. Moim zdaniem Olsztyn. Moim zdaniem z lekkim wskazaniem na Olsztyn. A Trefl Gdańsk i Czarni Rado? Rado. Tu bym wskazał znak równości. Okej. Okay. Nie, no właśnie pokazuje, że w sumie te nasze typy no, mniej lub bardziej się zazębiają, ale już możemy się odwoływać do tych naszych poprzednich przewidywań, żeby trochę układać sobie finalną tabelę, jaką widzimy na koniec sezonu. Ja tutaj widzę plus Radomia taki, że oni mają dobre zabezpieczenie na rozegraniu, mają dobre zabezpieczenie na ataku i mają dobre zabezpieczenie na przyjęciu, bo myślę, że Allen Sket, to jeżeli chodzi o, nie wiem, trzeciego przyjmującego, no to To jest dobry zawodnik. To nie mówię, że to jest najwybitniejszy zawodnik, jaki będzie grał w lidze w kolejnym sezonie, ale wydaje mi się, że zabezpieczenie jest niezłe. Trochę pozycja libero, tutaj widzę wadę. Nie wiem do końca, jak to wszystko uda się poukładać, bo też Wojciech Włodarczyk nie przyjmuje bardzo dobrze. Czyli tak, jeżeli libero będzie miał problem, jeżeli Wojtek Włodarczyk będzie miał problem, no to Dejan Vincic będzie musiał biegać, a on nie lubi biegać. On lepiej radzi sobie z lepszego przyjęcia. W zeszłym sezonie to przyjęcie dobre miał i mógł sobie grać kombinacyjną siatkówkę, gdzie wykorzystywał wszystkie strefy. Jeżeli nie będzie mógł tego robić, no to będzie musiał przyspieszać, będzie musiał biegać. To na pewno nie pomoże mu też kondycyjnie i fizycznie, no bo sam Wojtek Żaliński w felietonie przedsezonowym na stronie plusliga.pl też wspominał, że no, Dejan Vincic ma charakter do walki, ale ze zdrowiem bywa różnie. Ja bym powiedział tak, ja tu widzę tak, dwóch bardzo dobrych przyjmujących, czyli Ruciak, który będzie prawdopodobnie tym przyjmującym, libero, no i Protopsaltis, ale przez to de facto na skrzydłach mamy dwie alternatywy, czyli Wojciech Włodarczyk, no i Karol Butryn i tak jak mówiłem, zakładam, że sporo piłek będzie trafiać do Karola Butryna i będzie też maksymalnie wykorzystywany Allen Pajęk w pierwszej linii, to znaczy będzie dostawał bardzo dużo piłek, jeżeli będzie dobre przyjęcie. Filip? Właściwie nie mam nic do dodania, nic konkretnego mi już do głowy nie przychodzi, więc chyba powiedzieliśmy właściwie wszystko. No to jeżeli powiedzieliśmy wszystko i zgadzamy się w całej trójce z tym, Kuba, zgadzasz się? Tak, tak. No to jeżeli powiedzieliśmy wszystko, jeżeli się zgadzamy, no to kończymy na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Kuba Lewandowski. Filip Krofanty. Oraz Piotr Złoch. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Szósty Set.